Rynek kryptowalut rośnie. Jest to w miarę młody fenomen, ale rzeczywiście ten rynek jest bardzo ekscytujący. Obecnie niewiele banków akceptuje bitcoiny, tak, czy wpłaty z bitcoinów. Widzimy ten ruch na przykład w Norwegii, że rzeczywiście banki się otwierają na wpłaty w bitcoinie. Ja myślę, co do przyszłości, nie wątpię, że będzie coraz więcej banków, dla których to będzie atrakcyjne źródło depozytów, tak, i to jest kwestia znalezienia mechanizmu, w jaki bank będzie mógł akceptować te wpłaty w sposób bezpieczny, tak, zgodny z przepisami przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowania terroryzmu, zrozumieniem pochodzenia środków, tak. Rzeczywiście są rozwiązania takie między innymi jak nasze coin firmowe, tak, które pozwalają na zarządzanie tego typu ryzykiem. Jest to rynek ekscytujący, nowy, także będziemy widzieć banki, tak zwane challenger banks, które będą prawdopodobnie wchodzić w ten sektor. Na początku pewnie pośrednio przez podmioty, które będą z nimi współpracowały, jak na przykład giełdy kryptowalutowe lub płatnościowe lub firmy, które będą otrzymywały płatności w kryptowalucie. Jednakże z czasem pewnie powoli będą się otwierały i rzeczywiście rozpoznawały to jak narzędzie inwestycyjne, depozytowe i tak dalej. Tak. Jest to oczywiście moja wizja przyszłości i zobaczymy, jak to się wydarzy. Widzimy coraz więcej rozwiązań, na przykład Dash, jedna z kryptowalut. Jedna z kryptowalut tworzy portfel, który de facto będzie pozwalał w bardzo prosty sposób funkcjonować właśnie na rynku takim konsumenckim. Ostatnio w Norwegii był jeden bank, który właśnie powiedział, że jest otwarty na kryptowaluty. Oczywiście to pomalutku. Barclays z Wielkiej Brytanii kilka lat temu rzeczywiście też testował te rozwiązania, ale ten proces jest powolny. Ja myślę, że to jest duże wyzwanie z punktu widzenia głównie regulacyjnego, ponieważ jest to ryzyko, które banki na stan obecny ciężko im jest zarządzić i na stan obecny jest ciężko zrozumieć. Tak? Ale myślę, że to jest kwestia naprawdę roku, półtora, maksymalnie dwóch, kiedy banki nie będą mogły zignorować tego środowiska i będą banki, które będą wchodziły rzeczywiście na rynek z ofertą do klientów, którzy posiadają środki w kryptowalutach.